Gran Canaria. Kolejny dzień zaczął się o 4 rano. Wychodzimy z Santa Cruz. Wachtę ma Romek i Cezary. Po załatwieniu formalności w marinie jesteśmy znów na oceanie. Przed nami jakieś 50 mil morskich. Wiatr niezły i dość duża fala. Więc znów jazda w cudzysłowie fajna. Nowi załoganci poza Cezarym średnie mają miny i zostają pod pokładem. Tylko Cezary zmienia Romka przy sterze i już nie oddaje steru przez kolejne 6 godzin. Nawet jak kończy się jego wachta i następna jest moja, to on trwa dalej. Tak mu się spodobało i zamiata po tych falach jak złoto. Minę ma jak w doskonałej formie surfer zawijający po falach. Siedzimy na pokładzie obok, rozmawiamy, śmiejemy się i co rusz mamy kolejny prysznic. Woda jest ciepła, to krzywdy nie mamy. Jurek próbuje aparatem wodoszczelnym łapać te fale, ale co ustawi się do fotki, to fali nie ma. A jak schowa aparat, to fala przychodzi. To ja krzyczę wtedy do sternika: Cezary, replay! A on odpowiada: już wracam po tamtą falę. Jest super. Ja już jestem cała mokra, ale nie żałuję. Surfowanie Solanusem po tych falach to jedno ze wspanialszych przeżyć. Ten rejs długo zostanie w mojej pamięci jako bardzo przyjemne chwile. Czas jednak, aby resztę załogi wyciągnąć na pokład. Dzień jest piękny, słoneczko wysoko. W końcu udaje się gości przekonać, że na pokładzie będzie mniej odczuwalne kołysanie. Pierwszy wychodzi Maciek i szybko przyznaje mi rację. Staje nawet za sterem i pod okiem Cezarego, jak widać, jest zadowolony. Ten ryfy już dawno nie widać, a przed nami pojawia się Gran Canaria. Jeszcze dobrze wieje i buja, trochę zalewa, ale wszyscy już na pokładzie. Herbatka, kawa poprawiają humorki. Im bliżej wyspy, ocean się wycisza i jak już dobrze widać brzeg, to żegluga jest wolniejsza, ale woda spokojna. Pełny relaks i opalanie. Dopływamy do Gran Canaria i w pierwszym porcie miejsca niestety nie ma. Szukamy dalej. Dopływamy do Puerto Rico, na południu Gran Canaria. Mała marina i miasteczko nastawione tylko na turystykę. Zaskoczona jestem, bo widzę same hotele. A gdzie mieszkają stali mieszkańcy? Trochę kłopotu, bo nasz Solanus nie jest malutki i trzeba miejsca. Ale wszystko dobrze i zacumowaliśmy. Zejście na ląd, dopełnienie formalności i trzeba się rozejrzeć po terenie. Zlokalizować, gdzie toalety, prysznice. Jest nawet fajny bar w marinie, trochę sklepów, a obok hotele. Wychodzimy na mały rekonesans. Puerto Rico to miejscowość kurortowa, a przede wszystkim gwarancja słońca niemal każdego dnia. Widok robi ogromne wrażenie. Białe, nowoczesne hotele kontrastują z ciemnymi, wulkanicznymi spoczami. Obiekty zdają się być w cudowny sposób przyczepione do stromych urwisk. Ogromnym powodzeniem cieszy się miejscowa, piaszczysta plaża, na którą ściągają wycieczki z całego południa wyspy. Każdy z turystów chce zobaczyć białą plażę na miastkę Dubaju, w samym sercu hiszpańskiego archipelagu. Brzeg nie powstał w sposób naturalny. Niezadowolony z wyglądu ciemnej, wulkanicznej plaży, inwestor hotelu, a plotki mówią, że był nim jeden z emirackich szejków, postanowił przetransportować piasek z Sahary tak, by rzeczywistość stała się godna jego wyobrażenia. W ten właśnie sposób powstała jedna z najpiękniejszych atrakcji tej części wyspy. Miasto ma także port, z którego można wypłynąć na morską wycieczkę. Jest ogród mały, a w nim mini pole golfowe, plac zabaw dla dzieci, wszystko zorganizowane dla turystów i wczasowiczów. Zagospodarowaliśmy się już i następnego dnia postanawiamy zwiedzić wyspę. Jak zwykle wynajętym busem. Tym razem jako kierowca jest Cezary. Maciek z przewodnikiem w ręku siada obok i ruszamy wszyscy w głąb wyspy. Gran Canaria.
Wyspa zajmuje centralne miejsce w archipelagu kanaryjskim. Ponoć pierwsza nazwa wyspy w języku guanczu brzmiała Tamaryn lub Tamaran. Nazywana jest kontynentem w miniaturze. Tak wiele tu krajobrazów i mikroklimatów. Wyspa ma okrągły kształt z masywem górskim pochodzenia wulkanicznego w centrum wyspy. Najwyższy punkt wyspy to Pico de las Nieves, 1949 metrów nad poziom morza. To jedyne miejsce na wyspie, gdzie kilka razy w roku może padać śnieg. Prowadzone trzy drogi. Dolne partie gór zazwyczaj porastają opuncje i inne nawykłe do ciężkich warunków sukulenta. O dziwo, im wyżej, tym bujniejsza zieleń. W rześkim powietrzu unosi się mocny zapach piny. Już teraz wiem, dlaczego patronką wyspy jest Matka Boska od Sosen. Sosna kanaryjska to najwyższe drzewo na Wyspach Kanaryjskich. Posiada ona niezwykłe właściwości. Na wyspach prawie nie ma stałych, naturalnych zbiorników ze słodką wodą. Mieszkańcy korzystają z wody oceanicznej, odsalając ją od salarka. Nie jest to jednak dobre wyjście. Sosna kanaryjska potrafi wyłapywać wilgoć z napędzanych pasatami chmur. Woda ta spływa do korzeni i magazynowana jest w naturalnych podziemnych zbiornikach. Ludzie zaś budują wodociągi, prowadząc tę wodę do swoich siedzib. Od setek lat było to jedyne źródło wody pitnej na wyspie. W ostatnich dziesięcioleciach przybyło jeszcze jedno. Woda przywożona jest z kontynentu w plastikowych butelkach. Ale to nie koniec niezwykłych właściwości tego drzewa. Sosna kanaryjska jest twarda i niepalna. Pożary powodowane przez aktywny nadal wulkan spalają jedynie jej gałęzie. Po pożarze pozostają osmalone pnie drzew. Po kilku miesiącach z pni wyrastają nowe gałązki. Drzewa odradzają się do dalszego życia. Przed laty sosna ta stanowiła jedyny materiał budowlany. Wykorzystywana była także jako świetny materiał na maszty żaglowców. Dzisiaj jest objęta całkowitą ochroną. Jedziemy przez górską część wyspy drogami, drożynami. Jest tak, że kto ma zawroty głowy i odczuwa strach podczas jazdy wysoko na krętych półkach skalnych, temu może tu skoczyć nieco adrenalinka. Po drodze mamy widoki zapierające dech i aż trudno uwierzyć, ale tam na tych szlakach są rowerzyści. Trzeba wielkiej sprawności i wytrzymałości fizycznej na taką jazdę rowerem. Dróżki są tak wąskie, że dwa samochody nie mogą się minąć. Docieramy na najwyższe miejsca i zjeżdżamy równie krętą drogą, jaką tu wjechaliśmy. Następny etap naszej wycieczki to wizytówka wyspy, istna perełka. Urocze miasteczko Terror, trochę dziwna nazwa. Można tam podziwiać chyba najpiękniejszy na całej wyspie przykład Los Balcones. Uliczki z pięknymi kamieniczkami usianymi, wręcz jeden przy drugim misternie rzeźbionymi drewnianymi balkonami, z których większość to prawdziwe dzieła sztuki. W centrum miasteczka jest urokliwy plac sosnowy przed bazyliką Matki Boskiej Sosnowej, Nuestra Señora del Pino, gdzie podobno w 1478 roku Matka Boska objawiła się na pniu rosnącej tu dawno temu sosny. Opuszczamy piękne miasteczko Terror i kolejne ciekawe miejsce to Arucas. Znajduje się w północnej części wyspy Gran Canaria. Arucas jest kościół pod wezwaniem San Juan Bautista. Zaprojektowany przez architekta Manuela Vega, budowla
rozpoczęła się w 1909 roku. Obecnie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków na wyspie Gran Canaria. Jest zbudowany z bardzo ciekawego szarego kamienia przez miejscowych rzeźbiarzy, kamieniarzy. Jedną z głównych cech współczesnego Arucas jest też fabryka rumu. Niestety zbyt późno dojechaliśmy i wszystko już było pozamykane. Został nam spacer po pięknej starówce i dalej w drogę. Dojeżdżamy do stolicy Gran Canaria, Las Palmas. Byliśmy już tutaj z Solanusem na samym początku, ale w tym czasie trwały regaty ARC. Teraz dla odmiany dotarliśmy drogą lądową. Wiedząc o tysiącach gości ściągających tu co roku z całego świata, aż trudno uwierzyć, że dla turystyki odkryto ją dopiero w XIX wieku, a pierwszy hotel w Las Palmas otwarto w 1890 roku. Zanim zjawili się Hiszpanie, Gran Canaria zamieszkiwali Guancze. Wielu zginęło, broniąc jej przed najeźdźcami. Inni zostali sprzedani jako niewolnicy bądź zmarli na choroby sprowadzone przez Europejczyków. Reszta uległa asymilacji. Wiemy o nich niewiele, prawdopodobnie przybyli z północnej Afryki. Ale kiedy to się stało? Nie wiadomo. W wieku XIX powstał port i utworzono specjalną strefę ekonomiczną, strefę wolnocłową, co zaowocowało rozwojem transportu morskiego i ożywieniem handlu. Spowodowało to również rozwój turystyki, która jest obecnie głównym źródłem finansowym wszystkich wysp. Tuż obok położona jest plaża Las Canteras, stanowiąca serce miasta. Plaża Las Canteras rozciąga się na długości 4 km, posiada rodzaj naturalnej bariery skalnej pochodzenia wulkanicznego, rozciągającej się w odległości około 100 metrów od wybrzeża, która stanowi swoisty falochron łagodzący napływ fal. Chwila odpoczynku i wracamy już do Puerto Rico. Tym razem wygodna autostrada na wybrzeżu wyspy. Malownicze widoki. Musimy przejechać z północy wyspy na południe. Po drodze udaje się nam na chwilę jeszcze zatrzymać chyba na najciekawszym nadmorskim kurorcie na Gran Canaria, Mas Palomas. Mas Palomas to miasto pełne hoteli, restauracji, klubów, w których można się bawić do białego rana. Jedną z atrakcji są tu przepiękne piaszczyste wydmy. Wydmy zajmują obszar 418 hektarów. Co ważne, piasek ten nie został przewiany tutaj z nieodległej Sahary, jak błędnie rozumuje większość tu przybywających. Być może jest to pochodna popularnego frazesu opisującego wydmy w Mas Palomas jako skrawek Sahary na Kanarach. Skoro jednak nie z Sahary, to skąd? Piasek prawie w całości został tutaj przetransportowany przez wodę morską. Najwyższe wydmy występują w pobliżu wybrzeża. Niektóre z nich są na 10 do 20 metrów wysokie. Niewielka część obszaru wydmowego jest porośnięta roślinnością. Widok wydm jest wyjątkowy. Nigdzie więcej na Wyspach Kanaryjskich nie można znaleźć tak wielkiego obszaru wydmowego. Jednak Mas Palomas nie słynie wyłącznie z wielkiego pasma wydm piaskowych przy wybrzeżu czy ciepłego klimatu. Rozgłos dała jej również zabytkowa latarnia morska Faro, która była świadkiem przybywania na wyspę pierwszych turystów i transformacji tych obszarów turystycznych w kurort. Światło latarni zostało zapalone w 1890 roku. Latarnia była sygnałem dla statków parowych, które regularnie przemierzały szlak z Europy do Ameryki. Obecnie w miejscu latarni rozpoczyna się deptak, a przy nim mnóstwo restauracji i sklepów. Jest to idealne miejsce na zakupy, odpoczynek po plażowaniu, wyjście na kolację, czy też po prostu na drinka nad samym brzegiem morza. Wycieczka wspaniała, tylko jak zawsze czasu mało. Tak to już bywa. Powrót do Puerto Rico i czas myśleć o powrocie już do domu. Solanus tu zostaje, a my kolejno, jak kto ma zarezerwowany lot, wracamy do domu. Czy kiedyś jeszcze uda mi się odwiedzić te wyspy? A może zobaczyć kolejne?
Tego nie wiem, ale marzyć nie przestanę.